W dwóch poprzednich filmach starałem się uzasadnić, dlaczego podnoszenie do ujemnego wykładnika, powiedzmy, że mamy a do minus b, definiuje się w taki sposób, że to jest odwrotność a do potęgi b. No i w tym filmie po raz kolejny spróbuję to uzasadnić, tylko trochę inaczej tym razem. Zrobię taki przykład. Popatrzymy sobie na kolejne potęgi dwójki. Zaczniemy od 2 do 3 i będziemy zmniejszać te wykładniki i zobaczymy, co się stanie, jak zejdziemy poniżej 0 z tymi wykładnikami? No bo co to jest 2 do 3? No 2 do 3 to jest 2 razy 2 razy 2, czyli to jest 8. Co to jest 2 do 2? 2 do 2 to jest 4. No i zauważmy, że żeby przejść z tej liczby do tej, to musieliśmy tutaj podzielić przez 2. 8 podzielić przez 2 to jest 4. Czyli zmniejszanie tego wykładnika, tu zmniejszyliśmy wykładnik o 1, jest równoznaczne z podzieleniem przez 2. No to jedźmy dalej. Weźmy sobie 2 do pierwszej. 2 do pierwszej to jest po prostu 2. Czyli tutaj znowu musieliśmy podzielić przez 2. 4 podzielić przez 2 to jest 2. No to jedźmy dalej. Dalej będziemy mieli 2 do 0. Jak zmniejszymy wykładnik znowu o 1. No a 2 do 0 to jest, jak wiadomo, 1. No i to się zgadza z tym naszym schematem. No bo 2 podzielić przez 2 to jest 1. Więc widzimy tutaj też uzasadnienie, dlaczego. 2 do potęgi zerowej to, to ma być 1, no bo jeżeli tutaj ma być konsekwentnie zmniejszanie wykładnika ma odpowiadać dzieleniu przez 2, no to 2 podzielić przez 2 to jest 1, czyli 2 do 0 to jest 1. No i teraz zaczyna się robić ciekawie, jak przejdziemy do ujemnych wykładników, no bo jak zmniejszymy wykładnik znowu o 1, to będziemy mieli 2 do minus pierwszej. No jeżeli tutaj 1 podzielimy znowu przez 2, to dostaniemy 1 drugą, co się zgadza z tym, co tutaj wcześniej napisałem, że Ujemny wykładnik to znaczy, że trzeba wziąć odwrotność tego samego wyrażenia przy dodatnim wykładniku. Czyli 2 do minus 1 to jest 1 druga. No i analogicznie 2 do minus 2 to będzie 1 druga podzielić przez 2. 1 druga podzielić przez 2 to jest 1 czwarta. No i rzeczywiście 2 do minus 2 to jest to samo co 1 przez 2 do drugiej. Czyli 1 przez 4. No więc nikogo nie zdziwi, że jak podzielę znowu przez 2 to dostanę 1 ósmą. A 1 ósma to będzie to samo co 2 do minus 3. Czyli widzimy tutaj trochę inne uzasadnienie tego, dlaczego ujemne wykładniki definiuje się właśnie w taki sposób. Że zmiana znaku wykładnika oznacza wzięcie odwrotności.